Trzeba coś pomóc panu? Coś pomóc panu trzeba? Kocham tak skillować, widzowie. Za pasję nie można karać. I mówi, że hamulca nie ma. Supermoto nie trwa wiecznie. Yo, widzimy się, widzowie, z Mini. Pukamy sobie sprzęta, bo troszeczkę był brudny. I witam was stąd w nowym odcinku na kanale, w którym zwycięskie wyzwanie polega na bardzo fajnej rzeczy. Dzisiaj będziemy pomagać innym. Bardzo fajnie, że wybraliście coś takiego. W końcu trochę inna sprawa niż ciągle ta policja i policja i policja. Więc dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. A moim pierwszym dobrym uczynkiem jest dobry uczynek dla Suzuki i lecimy dalej. Witam was już na samym starcie tego odcinka z nieprzypadkowego miejsca, bo jesteśmy w terenie. A dlaczego tu jesteśmy, już wam tłumaczę. W poprzednim odcinku był układ, jaki był. Wbijacie odpowiednią ilość łapek w górę i oczywiście wlatuje film, gdzie jeździmy z Olą ratem w terenie. Ale z racji tego, że do końca tego challenge'u został już tylko jeden odcinek, czy tam dwa, nie pamiętam już dokładnie, dam wam jeszcze taką możliwość, tu będziecie mogli jeszcze zadawać te challenge'e dalej. Umówmy się tak, że może film z terenu razem z Olą wyjdzie po zakończeniu już tych challenge'ów. Także jak na razie lecimy na supermoto, póki mamy zajebistą pogodę. I temat na dzisiaj jest taki: ładujemy 20 dobrych uczynków. Czy nam się to uda? Nie wiem. Zależy wszystko od tego, jak się potoczą sytuacje na mieście. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to oczywiście tych uczynków będzie więcej. Jeżeli nie, no to niestety będzie ich mniej. Także zostawcie łapkę w górę i lecimy dalej. Skupiamy się na tym po prostu, żeby robić jakieś pożyteczniejsze dobre uczynki. Powiedzenie komuś dzień dobry to nie jest dobry uczynek. Ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, to będziemy. Oczywiście, że tak. Nie mam dzisiaj stroju Spidermana, ale wygląda na to, że jest dzisiaj kolejny dzień, w którym po prostu miasto leży w naszych rękach. Ale dzisiaj wieje. Przynajmniej się nie smaża, bo ten wiaterek tak wieje fajnie. Tak szczerze powiedziawszy, powątpiewam w ogóle, że dzisiaj nawet jeden dobry uczynek uda mi się zrobić. Nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią. O, komuś wiaderko uciekło. Pierwszy dobry uczynek. Wywalimy sobie to do kosza. Zajebiście. Zajebiście, dobra. Trochę stanąłem jak p***a na środku drogi. Jest to dobry uczynek dla środowiska. Dobrym uczynkiem można nazwać przepuszczenie kogoś na, powiedzmy, ruchliwej krzyżówce? Wydaje mi się, że tak, bo jest to w jakimś stopniu ułatwienie, które wynika z uprzejmości ludzkiej. Cześć! O, czy to się nazywa dobry uczynek? Zatrzymanie się na pasach? Nie. To jest przymus. Chociaż jak chcecie, dajcie znać w sumie w komentarzu, czy można to zaliczyć, czy nie można. Nawet jeżeli przepisu nie złamie żadnego, to mimo tego, to wciąż możecie pisać te wyzwania, bo w sumie one są dobre. Te wyzwania są dobre, o ile są to faktycznie dobre, mimo tego, że tłumaczę. Dajcie spokój z tą policją. Te wyzwania, faktycznie łamiące te przepisy, zdarzają się coraz rzadziej. Coraz więcej jest takich normalniejszych tych wyzwań, nie? A wystarczyło wam przegadać. Ja też już, tak mi się wydaje przynajmniej, tych przepisów łamię coraz mniej używam wulgaryzmów, więc mi to wychodzi też w sumie na dobre i każdy jest happy. Ten bym, widzowie, się chciał zacząć przestawiać już na zdystansowanie odcinków takich stricte na supermoto. Supermoto nie trwa wiecznie, tak? To trzeba też sobie wziąć pod uwagę, że przyjdą te zimne dni, to się jeszcze można ubrać, nie, kalesonki tego typu, ale przyjdą to takie zimne dni, w które no jazda na supermoto nie będzie możliwa. Śnieg, lód i tak dalej, nie wiem, przykładowo z terenu, no to jest odcinek podobny, nie? Ale też będziemy się starać budować tą społeczność taką, wiecie, nie opierającą się stricte na GoPro, kask, kamerka i wiecie, taki typowy motovlog jak teraz. No warto by było dorzucić coś do tego, jakoś wyjść do was z inicjatywą, żeby się bardziej poznać. Bo niektórzy widzowie właśnie, jedynie z czego mnie kojarzą, to z tego motocykla i z tego właśnie, że gadam jak do tej kamery i jadę na front, nie wiem, przepisy łamię. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Żeby nie było czegoś takiego, że wiecie, ja wam tutaj tłumaczę, a wy sobie pomyślicie, że o, nie będzie odcinków supermoto, no to ja w sumie już nie śledzę. Nie, to nie na takiej zasadzie będzie działało, widzowie. Supermoto będą, te odcinki będą. Ja kocham supermoto, kocham tak skillować, widzowie. Mając możliwość, chciałbym wam to przedstawiać też z innej perspektywy, z innej strony, nie zawsze z tej kamerki na kasku, o to chodzi, o to właśnie chodzi. Coś słyszę, co to? O, mamy panów, to sobie panią i pana. Chyba poszli komuś mandat wypisywać za piwko w miejscu publicznym. Jaki kurwa spoko ziomek ty, ja pierdolę, fajnie, że z nim jedziemy. Ja nie wysiadam z tego Ubera.
podjadę i powiem tak: nie karajcie go, robi to co kocha, za pasję nie można karać. Suzuki! Dawać! Dawać! Nie, za nimi nie będę gonił! Za nimi już ciężko pogonić. Dobra. Jeszcze jakby się dało doliczyć do tego jakąś taką torbę, gdzie ten napój... Tak, na napój. Tak, tak. Dzięki wielkie. A, by mi smakowało. Tylko jeszcze musimy znaleźć kosz na śmieci, żeby to wyrzucić. Nie, do galerii nie wjeżdżam. O, ktoś tu ładuje towar. Dobry, trzeba pani pomóc? Nie. Na pewno? Dobra. Trzeba coś pomóc panu? Coś pomóc panu trzeba? Ogólnie, bo czas mam, to mogę pomóc w czymś. Nie? Okej, to do widzenia. Kurde, nikt nie chce mojej pomocy. Może myślą, że chce coś ci zajebać. Skrót, ale idą dzieci. Chyba można to zaliczyć do dobrych uczynków. Nie będę nikogo w wózku straszył. Oczywiście gasimy i śmigamy. Dobra, tu też trzeba będzie. Spokojnie. Nie będę straszył. Dzięki. Na spokojnie. Dzień dobrych uczynków. Ale masz furę zajebistą. Siema. Masz tu coś pomodzone? Nie. Wszystko serio? Daj się przewieźć. Kurwa, uprzedzam, nie ma tylnego hamulca. Aha, no mimo wszystko, spróbuję. Chcę zobaczyć, jaka różnica jest w samym wydechu, wiesz? Nie zmądzenie. Ale chodzi. O kurde. Dobra, wydech robi robotę. Lepiej się zbiera niż moja. 135-140. To już taki kurwa koniec. Taki koniec, koniec. Mi idzie 130, ale ja mam kurde zajebiście dużą zębatkę z tyłu. Dobra, nie zawracać ci gitary, lecę dalej. Trzymaj się. A chłop daje czadu. I mówi, że hamulca nie ma. On bez hamulca ciśnie. Co to? O, cześć. Się zastanawiałem, co tak burczy. Haha, Jacek! Koplarz! W końcu się widzimy! Wiedziałem, że cię dzisiaj spotkam, miałem takie przeczucie. Dzisiaj napisał, że będzie. Trafiliśmy, widzowie, na jakiś ukryty mit. Boszu Motovlog, legenda podkarpackiej motoryzacji. O, jak paliwo cieknie. Dawaj Boszu na koło! O! Ty ten ter dobrze daje! O, ale to chodzi. Dobra widzowie, jadę sportem. Nie, to nie za mnie. Mam nadzieję widzowie, że odcinek się spodobał. Kończymy właśnie w tym momencie. Zapraszam do pisania innych challenge'y. Układ znacie. Już nie muszą być żadne łamania przepisów. Po prostu lecimy do końca miesiąca. Najbardziej lajkowany komentarz oczywiście wygrywa. I ten challenge robimy. Także pozdro, siema, cześć i...